Dzień dobry Polsko, witam Was w ostatnim dniu astronomicznej zimy. My przyjechaliśmy dzisiaj do województwa podkarpackiego. Jesteśmy we wsi Wiśniowa w powiecie strzyżowskim, a naszym bohaterem dzisiejszego spotkania jest 35-letni Grzegorz. Zgadza się? Tak. Zgadza się. Tak. Grzegorz, przyjechaliśmy porozmawiać z Tobą o Twojej aktywności w sieci, czyli o tym, co Ty w tej sieci porabiasz. Ustalmy pierwszą rzecz. Używasz internetu? Używam. Używasz. Do czego używasz tego internetu? Do pisania ze znajomymi. Okej. Okay. Wśród Twoich znajomych jakie to są osoby? No w różnym wieku. A na przykład w jakim? Zdarzają się nawet ostatnio z dwoma 12-latkami piszę. Poczekaj, ty masz 35, a piszesz z 12-latkami. Jakby się bardzo ubrzeć, to by nawet Twoimi córkami mogły być. No to ja rozumiem. No to po co piszesz z 12-latkami? Z ciekawości, tylko dlatego, że chciałem się z nimi poznać i tyle. Z 12-latką? Na początku nie wiedziałem, że to jest 12-latka, ale potem sama mi powiedziała, że ma 12 lat. Mhm. Nie wiedziałeś na początku, tak? Tak. Dobrze, Grzesiu, czy to jest twój komunikator? Tak. Kto zaczął rozmowę? No, dlatego mówię, że nie wiedziałem. Nie, ale kto zaczął rozmowę? No ja. Ty. Popatrz, raz, dwa, trzecia odpowiedź, imienia nie czytaj. Co ci napisała dziewczynka? Że ma 12 lat. No, w trzeciej odpowiedzi. Tak. A ty twierdzisz, że nie wiedziałeś. No, na początku nie wiedziałem, bo napisałem, że witam i dopiero w trzeciej komunikacji dowiedziałem się, że ma 12 lat. I co powinieneś zrobić w tym momencie, jak ona ci napisała, że ma 12 lat? To miałem to zgłosić na policję, czy co? Nie, powinieneś się rozłączyć. Aha. A teraz zobacz drugi materiał dowodowy, który mam w ręce. To też twój profil? Też. Też twój profil. I ta dziewczynka ci napisała, poczekaj, niech znajdę, żebym miał. O, tutaj, poniżej twojego zdjęcia ci odpisała. Ile ma lat? 12. Co powinieneś zrobić? Też usunąć profil. No, znaczy nie usunąć profil, tylko się rozłączyć. Tak. A ty co zrobiłeś? Pochwal się nam. No, pisałem dalej. No, pisałeś dalej. Wiesz co... Niewłaściwym jest to, że nawiązałeś korespondencję z dzieckiem, bo widziałeś w profilu, że to są zdjęcia dziecka, więc wiedziałeś, że to są dzieci. Wiedziałeś, z pełną świadomością zainicjowałeś rozmowę z dziećmi. Tutaj nie możesz mi powiedzieć, ponieważ ja te profile widziałem i tam są zdjęcia dzieci. Nie dorosłych dziewczyn, nie nastolatek, tylko dwóch dwunastolatek w tym wypadku. Więc świadomie to zaczynałeś. Ale okej, jest to niewłaściwe, ale jeszcze nie niekaralne. Pytanie, o czym z nimi pisałeś? No, chciałem się zapoznać i pisałem no różne rzeczy, czy mają chłopaka, takie rzeczy. Mhm. No i co jeszcze tam pisałeś fajnego? A może coś im wysyłałeś? No, przyrodzenie. Przyrodzenie. Ustalmy, czy to jest twoje przyrodzenie. Znaczy, nie będę cię rozbierał. Nie, nie, tego się nie bój. Nie będę cię rozbierał, tylko nie, chodzi mi o to... To jest moje przyrodzenie. Twoje przyrodzenie. Tak. No nie masz się czym chwalić. No ale mniejsza z tym. No i co, jak myślisz, czy do 12-latki to tak dobrze, tak? Ale wie pan co, ja nie chciałem nic złego. Chciałem tylko... A co dobrego jest w wysyłaniu 12-latki? Chciałem zobaczyć, jak zareaguje. Przecież jak zareagowała? Nie wiedziała, co to właściwie jest. A dziwisz się, ma 12 lat. No, ja wiem. A druga co powiedziała? Druga to nie wiem, nie pamiętam. Nie pamiętasz. Nie, no dobra. No ale okej, okay. Wysłałeś przyrodzenie i co dalej? No i chciałem, żeby spróbować z nim nawiązać kontakt taki typowo, żeby czy chcę mieć chłopaka. O, tak. W twojej osobie? Tak. Zgadza się, podoba mi się, bo jesteś prawdomówny, przynajmniej na tym etapie. Napisałeś coś takiego, bo mówisz, że nie pamiętasz, ja tobie przypomnę. Dobrze. Chcesz być moja, to będzie nasza tajemnica. Nikt się nie dowie, że masz chłopaka i to 20-letniego. Ty kłamczuszku, masz 35. Ja wiem. No ja też wiem, ale nie, do dziecka nie, pisałeś, że ma 20. A po co chciałeś? Nie chciałem, żeby tak naprawdę wiedziała, ile mam lat, bo... A czemu? Wystraszyłaby się i potem przestałaby... No to słusznie, żeby się wystraszyła. To słusznie, żeby się przestraszyła. Nie chciałem całkiem wystraszyć. Mhm. No dobra, ale pisałeś dalej tak. Na czym ja to stanąłem? Chcesz być moja... Nawet jakbyś wysłała mi siebie gołą, to wiem to ja i ty i nikt więcej. Więc musiałeś mieć świadomość tego, że to jest dziecko.
pisałeś o byciu chłopakiem, ale jednocześnie chciałeś, żeby wysłała tobie nagie zdjęcie. Ale nie wysłała, bo się bała. No to dziwisz się? Nie dziwię się. No właśnie. Ale ty nalegałeś dalej. Generalnie twoje rozmowy przebiegały w taki sposób, że starałeś się być przyjacielem dla tych dziewczynek. Tak. Zdobywałeś ich zaufanie. Ale nic więcej nie robiłem. No to tutaj zaraz jeszcze sobie ustalimy w czasie naszej rozmowy. W momencie, kiedy zdobyłeś zaufanie tej jednej z nich, zacząłeś troszeczkę sobie wpływać na jej psychikę. To znaczy? Na przykład tak. Przestań się bać. Masz 12 lat. Jak mnie kochasz, to dostanę twoją nagą fotkę. A jak nie, to nie pisz do mnie więcej. Tak napisałeś. Tego nie powiem. A ja pamiętam, mam to wydrukowane. Dobrze. Nawet na czerwono. Dobrze. Zaszantażowałeś to dziecko, żeby wysłało tobie nagie zdjęcie i mało tego, z pełną świadomością, posłuchaj cytatu raz jeszcze. Przestań się bać, masz 12 lat, czyli wiedziałeś, że piszesz do 12-latki o nagie zdjęcie. Miałeś tego świadomość. Miałem świadomość, bo miałem napisane ile. No, no. Tak. To, jak mówiłem, powinieneś się rozłączyć, a tutaj nic. Ale dobra. A teraz cytaty z rozmowy z drugą dziewczynką. Wpadaj do mnie, bo już się mnie nie boisz. Nie musisz patrzeć przez pryzmat 12 lat. Czy przez to, co czujesz. Do tej pory nikt nic nie wie, z kim jesteś i czy masz chłopaka. To po co to zmieniać? Zapraszałeś do siebie tutaj, do Wiśniowej, dziewczynkę? No tak, tylko że ona mieszka w innym... Mieszka w innym miejscu, ja wiem, no, ale zapraszałeś do siebie dziecko. Tak. Chciałeś, żeby do ciebie przyjechało dziecko. W jakim celu miało to dziecko do ciebie przyjechać? Żeby poznać, czy faktycznie ma 12 lat. Tego nie wiem... wie pan, zdjęcia to nie oddają tego, co na żywo, nie? No ale jak można chcieć zaprosić 12-letnie dziecko do siebie do domu? Grzechu, grzeszysz. Grzegorzu, grzeszysz. Może przesadziłem. No, może przesadziłem. Ja myślę, że nie może i że przesadziłeś na bogato. Ale to jest jeszcze nic, mamy lepsze, Grzesiek. Posłuchaj. Twierdzę, że potrzebny jest ci chłopak, który by cię ogrzewał. I znowu zaczynasz teraz skakać po psychice dziecka. Pękasz? No to ty jesteś mamy córeczka. Pogadamy mimo tego, że się boisz o wszystkim? Chyba, że peniasz. To idź do mamusi, da ci cyca. Po co tak szantażowałeś dziewczynkę? Mówiła ci wprost, że się boisz, że nie chce, żebyś wysyłał jej przyrodzenie. To nie było w kwestii szantażu, tylko ona się bała mamy. A dziwisz się? No, nie dziwię się, a ty się mamy nie boisz? No teraz twoja mama nas przed chwilą widziała. Na pewno cię będzie za chwileczkę pytała, co to byli za panowie i co od ciebie chcieli. Będzie. No i co powiesz mamie? Boisz się mamy? No już prawdę powiem. Ale boisz się mamy? No trochę boję się. A masz 35 lat. Boję się tego co, jak zareaguje, bo nigdy takich rzeczy nie robiłem. Masz swój debiut od razu na bogato, bo się spotkałeś z nami. Patrzysz, i znowu to o tym pryzmacie mówisz, taki fizyk jesteś, widzę. Patrzysz przez pryzmat, że masz 12 lat, a spróbuj to olać. Masz tyle lat, ile masz i zachowuj się inaczej, jakbyś miała 20. Pokaż, na co cię stać. Rusz głową, od czego ją masz. Taka ciemna jesteś, boi dupa, boi mamusi. Wiedziałem, że trzymasz się spódnicy mamusi, nie masz własnego zdania. Skaczesz po psychice dzieciaka. Urabiałeś je tygodniami, i jedną, i drugą dziewczynkę, a tak naprawdę ile jest tych dziewczynek? Ale Grzesiek, patrz mi prosto w oczy. Tylko dwie. No, z tymi dwoma. O dwóch to ja ci tutaj powiedziałem, więc taki trochę cwany jesteś. Nie, o dwie. Mogę panu pokazać. Nie, tam ja nie chcę, żebyś mi nic pokazywał. Ty już mi pokazałeś. Ja widziałem na zdjęciach, co pokazałeś. Także ja już nie chcę, żebyś więcej pokazywał. Się tak napatrzyłem, że mam dość. Miałem na myśli profil. Nie, to... Ja już wiesz. Się naoglądałem. Widziałaś, jak tata leży na mamie? Albo mama siedzi na tacie i podskakuje w łóżku i uprawia seks? Wysłać ci filmik? I wysyłasz film pornograficzny 12-latce. Ale obejrzyj sobie to tylko bez dźwięku, bo to jest właśnie seks. Jak można pytać dziecka, czy widziało rodziców, które uprawia seks? Co chciałeś się dowiedzieć, żeby cię opisało ewentualnie, jeżeli nie daj Boże coś takiego widziało? Nie wiem, jak to powiedzieć. No to... Powiedz, bo ty bardzo dużo pisałeś, to teraz powinieneś wiedzieć.
Wiem tylko, że przesadziłem i jest mi głupio. Tak. No i co byś teraz powiedział, gdybyś miał teraz możliwość w jakiś sposób jeszcze raz odezwać się teraz do tych dziewczynek? Załóżmy, że one tej, nie wiem, przyjechała taka dziewczynka 12-letnia. Ja wiem, że ciężko jest sobie mnie wyobrazić, ale wyobraź sobie, że to ja jestem tą 12-latką. I co byś mi teraz powiedział? Przyjechałem do ciebie, mówię, cześć Grzesiu, przyjechałam, bo tak mnie namawiałeś. Słuchaj, teraz jest taka sprawa, że to teraz już jest nie wykonalne i w ogóle. Tutaj i... rozmawiam, twoja mama przyszła, więc... I... No i co, no i dziecko przyjechało i by stanęło w progu twoich drzwi i ty byś powiedział co, spadaj mała. Ja też nieraz tak spotkałem z taką sytuacją, że przyjechałem do dziewczyny i ona mnie olała po prostu. A czy ta dziewczyna, do której jechałeś, miała 12 lat? No nie. No widzisz, a to byłoby dziecko, które miałoby samo przez całą Polskę przyjechać. No raczej wątpiłbym, żeby ona przyjechała. Z tego względu, że bała się, jedna jak druga bała się rodziców. Mhm, rozumiem. Grzegorzu, no nie wiem, co mam ci powiedzieć, bo jesteś jednak w pełni świadomy. Jesteś w pełni świadomy tego, co... Ja sobie wezmę, już nie chcę tej karty mi się trzymać, nie chcę mi się tego czytać. Jesteś mimo wszystko w pełni świadomy tego, co robiłeś. Zgadza się? Tak. A gdybyś miał teraz możliwość porozmawiania z rodzicami, to co byś powiedział takiemu ojcu albo mamie takiej dziewczynki? Nie wiem. No, masz ten moment, ten czas, żeby gdzieś tam swoje, twoja mama i ona słucha. Ja wiem, że teraz się krępujesz. No ale musisz, no niestety coś mi teraz powiedzieć. Co byś powiedział takim rodzicom? Bo wiesz, co by się działo, gdyby tutaj zamiast nas przyjechali teraz rodzice? Wiem. Ręka, noga, mózg na ścianie, jak to mówią, nie? Pewnie bym poszedł siedzieć albo coś. Nie, no rodzice by cię nie zamknęli, bo rodzice tak jak no, i tak, my nie zamykają. No ale pewnie bym... Boisz się od siatki? Boję się, bo nigdy nie siedziałem. Trochę tyłek boli. Bo to się dużo siedzi, wiesz? Mało się robi, dużo się siedzi. To co, może zasponsorujemy ci taką przygodę? Co ty na to? Chciałbyś? Czy nie chciałbyś? Wolałbym nie. Wolałbyś nie. Grzesiu, tutaj jestem, popatrz sobie na mnie. Wolałbyś nie, no ale masz świadomość, że to, co robiłeś, jest złe. Tak. Mało tego, że to jest złe, ale to jest również opisane. Grzegorz, tutaj popatrz sobie na mnie. To, co robiłeś, jest opisane w kodeksie karnym. W artykule 200 kodeksu karnego, dokładnie. Tak to się nazywa. I teraz posłuchaj mnie, proszę. Popatrz na mnie i posłuchaj mnie, proszę. Dobrze. W związku z uzasadnionym podejrzeniem popełniania przez ciebie przestępstwa z artykułu 200 kodeksu karnego zostajesz w tym momencie zatrzymany, a czynności tej dokonają policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie. Zawsze bądź obok mnie, tak to wnoszą tarczą, chronię przed tym złem. Chroni nas, naszą przyszłość, nasze serca. Bo pedofil to morderca, bo twój czas już policzony, grupa cię nie mierzy. Zawsze bądź obok mnie, tak to wnoszą tarczą, chronię przed tym złem. Chroni nas, naszą przyszłość, nasze serca. Bo pedofil to morderca, bo twój czas już policzony, grupa cię namierza. ECPU.